Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj akcesoria z bardzo różnych kategorii, od sprzętu audio, który będzie Wam potrzebny podczas wycieczek i podróży, przez akcesoria do spakowania Waszego sprzętu, aż po małe drobiazgi, które zawsze okazują się najbardziej przydatne w nieoczekiwanych momentach. Bardzo ważna kategoria to słuchawki. Oczywiście potrzebujemy się czasami wyciszyć w podróży, więc szukamy dobrych słuchawek o dobrym dźwięku, o właściwościach izolujących od dźwięków zewnętrznych, które chcemy wyciszyć. Więc w tej kategorii mamy dla Was słuchawki nauszne, od bardzo korzystnych cenowo, tak jak model Fresh & Rebel z Active Noise Cancellingiem, czyli z aktywnym wygłuszeniem szumów, przez bardzo uznane marki takie jak JBL. Słuchawki tej firmy będą miały fantastyczną jakość dźwięku. Również są one dość korzystne cenowo. Aż po takie sprzęty jak bardzo, bardzo premium słuchawki marki Bang & Olufsen. To są też modele, które mają Active Noise Cancelling. Wykonane są ze skóry i z aluminium i na pewno będzie Wam się ich przyjemnie używało podczas wszystkich podróży. Mamy też fantastyczne słuchawki marki B, które są najkorzystniejszymi słuchawkami cenowo z Active Noise Cancellingiem. Bardzo klasyczny, spokojny design, który będzie pasował praktycznie wszędzie. Super wygodne, lekkie, naprawdę bardzo polecam. Kolejną kategorią, o którą bardzo często pytacie, są słuchawki douszne, czyli słuchawki małe, kompaktowe, kieszonkowe. Obecnie króluje konstrukcja, w której macie mały powerbank, w którym ładujecie słuchawki i malutkie słuchawki do uszu, które świetnie sprawdzają się podczas sportu, podczas jakichkolwiek przejażdżek, kiedy nie chcecie zabierać ze sobą dużych słuchawek w pociągu, w samolocie. Oczywiście super polecanym i bardzo fajnym produktem są Apple'owskie AirPodsy. Ja osobiście używam wersji AirPods Pro. Bardzo chwalę sobie je za m.in. świetny Active Noise Cancelling i funkcję transparentności. Czyli mogę sobie doskonale słyszeć, co się dzieje wokół mnie, mimo że słuchawki mam cały czas w uszach. Nie da się ukryć, że do AirPodsów na pewno znajdziecie najwięcej gadżetów na rynku, czyli na przykład opakowania, które fajnie chronią przed upadkiem takich AirPodsów. Dzięki temu posłużę Wam przez długie lata. Opakowania zarówno na klasyczne AirPods, jak i na AirPods Pro, wielu marek w różnych kolorach. Akcesoriów jest mnóstwo. Dodatkowe uchwyty do biegania, jakieś takie wkładki do uszu, które dają Wam jeszcze lepsze dopasowanie. Tego jest naprawdę multum. Oczywiście, jeżeli nie chcecie słuchać muzyki sami, a chcecie to robić w gronie znajomych, to warto by było pomyśleć o głośnikach przenośnych. Jeśli chodzi o głośniki przenośne, na pewno ważną funkcją jest to, żeby były odporne, na przykład na zachrapania, tak jak ten model, i lekkie. To jest bardzo niewielkie pudełeczko, które świetnie się sprawdzi gdzieś przy grillu, kiedy chcecie, żeby było jakieś tło muzyczne dla Waszych spotkań z znajomymi. Natomiast, jeżeli szukacie czegoś bardziej hardkorowego, to mamy dla Was również głośniki marki JBL. To już jest, jak widzicie, kawał sprzętu, który możecie zabrać ze sobą głównie samochodem, ale dźwięk z tego cuda będzie w stanie rozkręcić nie jedną imprezę, jak nie nawet mały festiwal, chociaż w obecnych czasach z tym może być troszkę ciężej. Ale dodatkowe efekty nie tylko dźwiękowe, ale też świetne. Mamy również wzmocnienie basu, no i głośnik, który ma podpięcie do gitary, do mikrofonu, karaoke, jest jak najbardziej w zasięgu Waszych możliwości, jeżeli macie taki głośnik. Mamy tutaj również w kadrze większego brata tego głośnika. No to już jest kolumna, która waży 35 kg, ale jest na kółkach. Więc jeżeli rzeczywiście dysponujecie ciężarówką albo małym vanem, którym możecie to przewieźć, to taki głośnik o takiej mocy, z dodatkową obsługą bitu i taką wirtualną DJ-ką, będzie świetnym rozwiązaniem. Co, jeżeli obawiacie się o bezpieczeństwo Waszego domu podczas kiedy wyjeżdżacie? Tutaj z kolei z pomocą ręką przychodzą nam akcesoria do tak zwanego inteligentnego domu. To akurat macie lampkę, która ma dodatkowo wbudowane pole do
bezprzewodowego ładowania na przykład nowych iPhone'ów czy AirPodsów Pro, lampka LED-owa, która jest sterowana głosem, która jest sterowana z poziomu aplikacji Home i też, którą możecie odpalać w jakichś makrach, które sobie ustawicie na przykład codziennie o 18, żeby wasze mieszkanie wyglądało na cały czas zamieszkane, mimo że wy jesteście 600 km dalej nad morzem. Polecam wam wszystkie rozwiązania z inteligentnego domu, znajdziecie ich sporo, są tam inteligentne kontakty, są właśnie inteligentne oświetlenia wielu różnych marek. Warto przejrzeć, co może się wam przydać w takim okresie wyjazdowym. Letnie akcesoria to, nie ukrywajmy, też indywidualny styl. Jeżeli chcecie sprawić sobie frajdę i troszkę podkręcić wygląd waszych akcesoriów, takich jak Apple Watch, no to oczywiście pomocne są wszystkie paski. Apple oferuje naprawdę niesamowitą ilość pasków we wszystkich kolorach tęczy i również tęczowe. Natomiast jeżeli chcecie zamienić na przykład swój Apple Watch w coś, co przypomina G-Shocka, czyli taki bardzo, bardzo wytrzymały zegarek, to są bardzo fajne paski i bardzo fajne nakładki marki UAG. Oczywiście te wszystkie akcesoria będą musiały się gdzieś pomieścić, więc też dla pań, a o to często pytania mamy, mamy bardzo fajne torby podróżne. Albo torbę wzmacnianą, czy tak zwany pół hard shell marki Bombata, który występuje w milionie kolorów, albo na przykład torby marki Guess. Jeżeli chodzi o tą markę, dopasować możemy bardzo fajnie taką torbę, na przykład do naszego etui, do iPhone'a czy iPada tej samej marki. Nie możemy zapominać też o tym, co podczas wakacji nudne, ale przydatne, czyli na przykład zasilanie. Jeżeli użyjecie takiej kostki z szybkim ładowaniem do najnowszych modeli iPhone'ów, dodatkowymi dwoma portami USB, żeby ładować waszego Apple Watcha, komórkę waszego znajomego, z którym wyjeżdżacie na wyjazd, będzie to bardzo przydatne. Ładowarek tego typu mamy bardzo wiele, różnią się detalami, ale każda z nich będzie dużo bardziej funkcjonalna niż wasze podstawowe ładowarki, których używacie obecnie. Jeżeli chodzi o temat, który ostatnio się przewija, nie jest on super sympatyczny, ale trzeba o nim pamiętać. Dbamy o dezynfekcję naszych sprzętów. Jeżeli chodzi o iPhony, pamiętajcie, macie je zawsze ze sobą. Obecnie nawet płacicie nimi w sklepach. Warto stosować takie chusteczki marki Woosh. Mam również mały spray z mikrofibrą. Mieć to zawsze przy sobie, gdzieś w torbie podróżnej. No i dezynfekować sprzęt jak to najczęściej możliwe. Dbajmy o siebie. Okej, mam nadzieję, że te akcesoria, które dzisiaj dla was przygotowaliśmy, będą wam przydatne podczas wojaży i wakacji. Wiem, że te wakacje w tym roku mogą wyglądać troszkę inaczej niż w poprzednich latach, ale pamiętajcie, jeżeli jedziecie gdzieś w piękną Polskę samochodem, możecie zabrać więcej tych gadżetów i za ich pomocą umilać sobie te wakacyjne chwile. To był kolejny odcinek iSpot High Five. Dzięki serdeczne, że byliście z nami i zapraszamy na kolejny.